Namaste, to jest kolejna rozmowa z cyklu Nadrzędnym Gangesu. Dzisiaj moim gościem jest Vrindavan Das, który jest artystą. Hello, in my show. Can you introduce yourself a bit? Yes, hi all there. Witam wszystkich. And my name is Vrindavan Das. Mam na imię Vrindavan Das. And I am devotional artist. Jestem artystą, który wykonuje sztukę bhakti. Yeah, and we are sitting here and you have some questions? Siedzimy tutaj i czy masz może jakieś pytania? Yes, of course I have some questions. And how, because you are a famous artist and some people knows you, and how it everything starts? Jak to wszystko się zaczęło? Niektórzy ludzie znają cię jako malarza. Jak to wszystko się to zaczęło? Actually it starts in from my childhood. Zaczęło się to w moim dzieciństwie? My father, luckily my father was seeing that I have some skills in art. Mój ojciec był w stanie rozpoznać, że posiadam pewne talenty w kierunku malarstwa. And he was directing me in that way. And I went to some art schools. And I on kierował mnie, ukierunkowywał mnie w tym zakresie, wysłał mnie do szkoły artystycznej. Yeah, and also I was going to some artists to get personal classes. I także brałem lekcje od malarzy, takie indywidualne lekcje od malarzy. And myself also I like it to draw and I use it this and because it was very interesting discovery for me in life. Także miałem z tego dużą przyjemność, ponieważ to było takie duże odkrycie dla mnie. And afterwards I finished college, which is 4 years studies. Po tym jak skończyłem średnią szkołę, co oznacza 4 lata nauki. Mostly it's in Russian School of Art. To była taka rosyjskojęzyczna szkoła artystyczna. And afterwards I went to army, and after army I come back and I start feeling that I have many questions in my life, the life questions. Później służyłem w wojsku i jak kiedy wróciłem z wojska, zrozumiałem, że mam wiele różnych pytań w sobie, które dotyczą właśnie sztuki. Yeah, that was 2 years of army, enough for me to have some serious questions about who I am and what I am. I po tych 2 latach spędzonych w wojsku miałem dużo pytań typu kim jestem, co ja tu robię, po co ja się tutaj znajduję. And on that time we didn't have so much like books and things, you know. W tym czasie nie było dużo dostępnych książek dostępnych na ten temat. What to say about teachers and masters? A co dopiero mówiąc o jakichś nauczycielach czy przewodnikach. But luckily I got Bhagavad Gita in my hand. Ale ostatecznie w moje ręce wpadła Bhagavad Gita. And afterwards I start practicing mantras and reading. W tym czasie zacząłem praktykować medytację z mantrą. With books about which is included in Vedas, Vedic system books, not exactly Vedas, but bazując na książkach, które opisywały nauki wedyjskie w tym zakresie i takie, które jakby bazowały na nich. So and because I am artist, I try to express myself in art also. I ponieważ jestem artystą, także próbuję wyrazić siebie właśnie poprzez sztukę. Because what art does actually, why in the centuries a human society use art in architecture, as a sculpture, and in the books, you know. Także to jest też przyczyna, dlaczego ludzie używali przez epoki, milenia, przez setki lat sztuki do wyrażenia się w malarstwie, poprzez malarstwo, rzeźbę czy architekturę. Because this helps to the mind to visualize that levels of the universe or beyond the universe, which is unknown for us, unknown for our senses, because we are human. Ponieważ ten rodzaj działalności pozwala wyobrazić sobie to, czy zobaczyć to, co jest, co znajduje się ponad naszym zmysłowym życiem, co znajduje się ponad tym widocznym wszechświatem. So different type of systems and religions, they use this like Christianity and this type of like Buddhist and Hinduism. Dużo tradycji duchowych, jak chrześcijaństwo, buddyzm, oni używają właśnie sztuki do wyrażenia takich duchowych wymiarów. They use art for showing to
people who are practicing. Używają sztuki do tego, aby pokazać, wyrazić to, co ludzie praktykują. Not only graphical way, not only drawing, but also feelings. Nie jedynie same obrazy, czy rysunki, czy kształty, ale także uczucia i emocje. That's like emotion, yes, that word emocja, yes. The emotion and which is also included in that. So in my meaning, także po to, żeby wyrazić właśnie emocje, słowo emocja jest wspólne i żeby wyrazić to, co jest w umyśle. If art done with meditation, that art comes like you know, spiritual levels that come to art himself and like being, how to say, it's like a channeling, like a channel. Kiedy sztuka jest wykonywana jako forma medytacji, wtedy poprzez ciebie manifestuje się ta wizja i jesteś takim kanałem, poprzez który ta rzecz się manifestuje. Yeah, and there is a, we know all in Europe and in China and in India and the East and West through the centuries. Was art was used very well, and there was a many styles, traditional styles and realistic styles, which was used for expression of that spiritual levels. Także wiemy to, że w kulturze europejskiej, chińskiej czy indyjskiej ta sztuka była używana w ten sposób, i też było wiele różnych stylów malarskich, realistycznych i innych, które wyrażały to w jakiś określony sposób. So and because these levels are not exactly like human-like, we say, no. Bo ten wymiar nie jest jedynie ludzki, jak moglibyśmy powiedzieć. Yeah. In India we have word like Ishwara or Bhagavan. W Indiach istnieje takie słowo jak Ishwara albo Bhagavan. Or Shakti. Albo Shakti. Goddesses, you know, which presenting that energies of the Supreme God. Która reprezentuje tą energię najwyższego Boga. Yeah. And sometimes, as you see in Buddhism or Hinduism, they have six hands, you know. W buddhizmie albo w hinduizmie możesz jeszcze zobaczyć, że często te wyobrażenia, wizerunki Boga mają cztery czy sześć rąk. Different type of forms, which is look like human, but not actually. Które są bardzo podobne do ludzkich form, ale nie są ich odzwierciedleniem. And it's very difficult to make realistic paintings about this without seeing. Trudno jest zrobić z tego taką realistyczny obraz bez wizji tego wcześniej. But if somebody was interested in art during some tours, you know, going to some countries in the East or whatever, they see old styles, like miniature styles of devotional spiritual art in the temples. Ale jeżeli podróżujemy po wschodzie, często możemy wpaść w zachwyt nad jakimś obrazem. Czasami to są miniatury, czasami duże obrazy i one w jakiś sposób poruszają nasze oddanie, czy wzmacniają naszą praktykę, inspirują naszą praktykę. Yeah. They may be not realistic. One być może nie są realistyczne, but you can feel lots of energy inside. Ale możesz czuć mnóstwo energii, która jest wewnątrz. This is like, you know, the mercy of Supreme, you know. Możesz to powiedzieć, że to jest łaska Boga, która he can come down like this in the form of songs, in the form of wschodzi tutaj pojawia się prayer, w formie pieśni i modlitw, in the form of architecture, architektury, in the form of paintings, w formie obrazów. So especially in India we have two three types of forms which in Hinduism and yoga systems also being worshipped to Ishwara. W Indiach, w hinduizmie są dwie lub trzy formy, które są uwielbione jako Ishwara. This is could be the sculpture. To są rzeźby. This could be the natural forms like shalagram. Naturalne formy takie jak kamienie shalagram. Yeah. And art, of course. I sztuka, the painting, czyli malarstwo. Iconic type of painting. Rodzaj takiego ikonicznego malarstwa. Yes. And in the Vedas, they have some parts of Vedas explained. Niektóre części Ved wyjaśniają about proportions, how to be done the deities or paintings. W jakich proporcjach te postaci powinny być wyobrażane, emalowane czy wykonywane. Divine proportions has some differences. Te boskie postaci mają pewne inną
inne proporcje. Yeah, like the very good explained disproportions when you see South Indian deities sometimes. To można dobrze zobaczyć oglądając rzeźby czy obrazy pochodzące z południowych Indii. Mostly period of Gupta, maybe. Które the pochodzą z okresu Gupty. Yeah, explained. Use it very well, and you can see like Vishnu. He's. This is also explained in Shastras. Tam jest także wyjaśnione, że Vishnu, to jest opisane w pismach świętych Indii. His hands are very long, even down the knees goes. Że jego ręce są bardzo długie, sięgają nawet poniżej kolan. As a normal human, his hands are generally above the knees. Ponieważ ręce zwykłego człowieka są krótsze. Nie sięgają aż kolan. Yes, and the palms, you know, palms are like lotus. Lotus, they say lotus flowers like, but actually they are really, you know, like you see artistic hand, you know. Tak jak czasami palce opisane są, że są podobne niczym lotos i są bardzo długie. Nie, takie palce nie występują. Ludzie nie mają takich palców. If you see the eyes of Buddha or eyes of Vishnu or Shiva, they're lotus-like, they're very long, and actually this is different proportions. Kiedy zobaczysz oczy Buddy, czy Shivy, czy Vishnu, te oczy są bardzo długie, wyglądają niczym lotosy i są bardzo specyficzne. So all this together, you know, to wszystko razem brings that view which helps to the practitioner. Doprowadza do tego, pomaga praktykującemu wizualizować that levels. Of course, ten poziom świadomości. Of course, visualization is not the highest level. Oczywiście wyobrażenie nie jest najwyższym poziomem, but it's very helpful. Ale jest pomocne. So that's what actually I did in my with my art. I didn't go through realism. Także poprzez moją sztukę nie idę w kierunku realizmu. So what I did, because in the if we see, if you go to any museum, you see interesting thing. Jeśli pójdziesz do jakiegoś muzeum, możesz zobaczyć ciekawe rzeczy. I myself, I like to go to the museums and chodzi do muzeum. And see how through centuries was developed different styles. I widzieć, jak poprzez różne wieki zmieniał się styl. So and this still going on. I to ciągle ma miejsce. And what is going on actually? The we have now cameras, TV. Teraz mamy kamery, telewizory, filmy. And this is kind of new things. To jest coś nowego. Which was actually before also, but those movies the yogis see in their mind. Ale to też oczywiście było wcześniej, ale te filmy, które widzieli jogini w swoich umysłach. Yeah. But now they show these serials, you know, spiritual serials, seriale, simple serials, simple movies, proste jakieś filmy. Yeah. And the society like to see even like spiritual topics in 3D level. Także like, ludzie lubią nawet oglądać duchowe tematy w wymiarze 3D. So I tried to paint realistic, but something was not there. Ja starałem się malować w taki realistyczny sposób, ale czegoś tam ciągle brakowało. Yeah. And something was which is maybe called Ananda in India. Co może tam jest coś takiego, co nazywa się Ananda, czyli szczęście. Which gives bliss through. Co daje szczęście. Bliss through the painting you can feel. Co daje szczęście temu, który ogląda ten obraz. And that is actually this is only my point. That is actually so much revealed in these miniature paintings of old ages. I to jest moje osobiste wrażenie, że tak wiele tego zostało ukazane w tych wszystkich malarstwie miniaturowym w przeszłości. Maybe they are not so much realistic, and może nie są zbyt realistyczne, może perspektywa w nich jest inna. But you can feel so much of feelings and so much, how to say, energy there. Ale możesz zobaczyć, że jest tam tak wiele emocji, tak wiele prezentacji i tak wiele one ukazują. So what I did it, I tried to mix these two, realism. I dlatego postaram się mieszać te dwie rzeczy, realizm with this sweetness of old schools of miniature, z słodkością starych szkół miniatur. Yes, and actually we know that supreme levels. Oczywiście wiemy, że najwyższy czy boski wymiar. They are not poor. On nie jest biedny. Yeah, because like you say, Vishnu, and who is his consort? Is a Lakshmi. Ponieważ tak jak wiemy, że jest Vishnu, a jego towarzyszką jest Lakshmi, czyli fortuny. Where is the Lakshmi?
There is tam, gdzie jest Lakshmi, all beauty and tam everything. Jest całe piękno i bogactwo i wszystko. And even you say about the creator Brahma. Nawet to samo możesz powiedzieć o stwórcy, czyli o Brahmie. His supreme consort is his wife is Saraswati. Jego towarzyszką jest Saraswati, czyli bogini mądrości. And she is holding 64 arts. I ona uczy, czy jest taką opiekunką 64 sztuk. So in that way, those levels have very beautiful everything. You know, te wymiary like zawierają sobie wszystko. Beautiful buildings in Vaikuntha. Wspaniałe budynki na Vaikunthach. If somebody read the Srimad Bhagavad Purana, jeżeli ktoś by uczytał Bhagavata Purana, the place where explanation about Vaikuntha or about opisy Vaikunth, above of Shiva, albo siedziby Shivy, Kailash. Kailash. There is many big temples which tak jest wiele made not from cement, które nie są wykonane z cementu, but from precious stones, ale ze szlachetnych kamieni. Yes, and gold is not the best thing there. Złoto to nie jest najlepsza rzecz. Tam są rzeczy, które są bardziej cenne niż złoto. Emeralds and sapphires, smaragdy, szlachetne kamienie. Yeah. So to mesmerize this, because in actually, Hinduism is divided on, mostly we say, on two schools. One is... Także, żeby to zrozumieć, to możemy powiedzieć, że hinduizm jest podzielony na, generalnie na dwie szkoły. Dvaita and Advaita. Na szkołę Dvaita i Advaita. So, Advaita is the supreme oneness. Advaita jest takim boskim połączeniem, boską jednością. And Dvaita is not means duality, but Dvaita means... nie oznacza dwoistości. Means Bhagavan. Ale oznacza, że Bhagavan. And that person who worships him. I ta osoba, która go wielbi. So and in this how to say transaction or i w tej exchange relacji, of w tej wymianie, there is all beauty exists. W tej wymianie istnieje całe piękno, całe piękno. So that's why through the centuries art was also developing with these knowledges. I poprzez wieki ta sztuka rozwijała się właśnie w oparciu o te dwie szkoły. And I think I was also lucky to be part of it. Myślę, że jestem szczęściarzem, że mogę być częścią tego. So and then I was invited and I was I did some paintings for temples. Także byłem zaproszony, wykonywałem pewne obrazy dla świątyń. You mean the painting of the walls? Or in the some of the walls. Czasami na ścianach, but mostly on canvas and czy big to było na ścianach? Nie, czasami na ścianach, czasami na dużych lustrach albo na jako takie klasyczne zwykłe na płótnie. Like panorama, big paintings. Takie duże panoramiczne obrazy również. Yes. And some of my artwork in the museums also. Niektóre moje obrazy są również w muzeum. Some in Europe, in European temples also. Świątyniach w Europie. Nowadays Hinduism have temples all over the world. Ale w dzisiejszych czasach hinduizm ma swoje świątynie na całym świecie, również w Europie. Yes. And generally that's what I am doing actually. I'm reading books. To jest to, co ja robię. Zazwyczaj czytam książkę, praktykuję. Wykonuję moje praktyki duchowe. And some feelings comes, emotions comes. Uczucia, emocje pojawiają się. And some ideas and I express through art. I wyrażam je poprzez sztukę. But if somebody, because we have many painters around the world, but not everybody painter is the spiritual or religious painter. Mm-hmm. It means that you need to, if you paint this kind of stuff, then you need to make some, it's a question, your personal question to you, then you make some special meditation or preparation before you start something, or it's just coming spontaneously? It's pytanie takie, bo mamy na świecie wielu malarzy, ale nie wszyscy są, czy artystów, ale nie wszyscy są religijnymi czy duchowymi malarzami. I czy w Twoim przypadku to jest tak, że Ty się modlisz w jakiś specjalny sposób, czy medytujesz, zanim coś przyjdzie, jakiś pomysł, wizja do Ciebie, czy też to przychodzi do Ciebie w taki spontaniczny, automatyczny sposób? Actually, it's a good question. To jest dobre pytanie. Yeah, because sometimes it comes spontaneously. Czasami to pojawia się samo automatycznie. Even just sometimes, you know, you trying to sleep. Tak, czasami na przykład starasz się zasnąć. But picture is coming. Ale obraz pojawia się. And you stand up. I wstajesz. And you go
I bierzesz palety. And start to do sketches and... I zaczynasz robić szkice i... Yeah. Sometimes it comes because inform that some temple needs. Czasami pojawia się to, jest to w ten sposób, że jakaś świątnia zamawia coś konkretnego. Yeah. Or sometimes for books. A czasami jako ilustracja do książek. Yes. And that also happened in my life. To czasami to też zdarza się. But most of moim życiu my art is done spontaneous. Ale większość jest, wydarza się spontanicznie. Actually, this is for me. It's a part of practice. Dla mnie to jest taka forma praktyki. Like we know. Yeah, because this is a good point. Because we know this mandalas in Tibet. That this is some kind of art, yeah. And they make the big effort and yeah, they meditate, and after they destroy it. But this is some kind of practice. That yeah. To jest dobry punkt, bo na przykład mamy tą praktykę tworzenia mandali w buddyzmie, kiedy oni przez wiele godzin czy dni wykonują misterną mandalę, a potem to niszczą. But what I mentioned that to, is to, co little different, but jest similar. Inne, ale jest jednocześnie podobne. Same work with ego, actually. Tak, to jest to samo słowo, co with co who ego. Who is the author? Które oznacza w tym przypadku, kto jest autorem. And if we read the main book, one of the main books, jeśli przeczytamy Bhagavad Gita, jedną z głównych książek hinduizmu, czyli Bhagavad Gita, the Krishna says, Krishna mówi w niej. I am a talent in human. Ja jestem talentem w człowieku. Yeah. So he says I am a talent. Mówi, ja jestem talentem. In human. W człowieku. So that goes, the talent as an energy goes to znaczy, to human. Że talent jest pewną energią, która przechodzi przez człowieka. So it is also known not only for spiritual artists, but simple artists to also feel the same thing. To dotyczy nie tylko duchowych czy religijnych malarzy, ale każdego malarza, ponieważ on doświadcza tego. Yeah, when that goddess of Musa, kiedy tak jak w Grecji była ta bogini Muza. Yeah, when she comes, you know, kiedy ona pojawia się. So it's like shamanic type art. To jest takie przeżycie szamaniczne. Yeah, human moves and that how to say in Russia we say potok. Taki pojawia się taki strumień energii. That stream is moving, you know, and ten strumień przechodzi. Removing everything and there's only presentation. I to jest jedynie obecne. Simple presentation which helps, you know, to be like without ego on that time when you're working. Także to ta siła pozwala ci pozbyć się ego w tym czasie, kiedy pracujesz. And it can say that it's some kind of samadhi or upper conscious state also. Well, czy możemy powiedzieć, że to jest taki rodzaj samadhi albo jakiegoś takiego wyższy stan świadomości? Well, samadhi is very high level, actually. Samadhi to jest wysoki poziom. It's also right. Prawda. It's type, could be type of it, but to jest pewien rodzaj tego. But I mean, if you know, it's not like nirvikalpa samadhi. To nie jest takie samadhi typu nirvikalpa. Yeah, because nirvikalpa everything disappears. Wtedy, you know? W tym stanie, w tym rodzaju samadhi, wszystko inne znika. Yes. So, but what I'm talking about when to, o czym mówię, artist or me, I'm doing that with my ego that I know how to do. I wtedy mogę to robić z poziomu mojego ego, że ja wiem, jak to robić. I know what I am. Wiem, kim jestem. Right now I will do it painting and teraz maluję obraz i on będzie wspaniały. And a Muslim is problem. I wtedy on najczęściej nie jest wspaniały. So, but when you come as a feeling, you know, which as an energy, you catch that energy through yourself. Jeżeli staram się to robić jako taki pośrednik, do którego wchodzi energia i ja jakby przekazuję dalej tą energię. Yeah, and that comes very good, you know, and painting comes wtedy, more spontaneous. I wtedy obraz pojawia się bardziej spontanicznie, jest znacznie lepszy. And people feel that also. I ludzie, którzy oglądają, to również mają takie wrażenie. That is a part of practice to be. To jest kwestia praktyki. And watch how the stream of spiritual energy goes through you. Żeby patrzeć, obserwować to, jak ten strumień duchowej energii przechodzi przez ciebie. And connect you with higher levels. I łączy cię z wyższym wymiarem. Yes. So, do you have some more maybe questions? Because I think this part we speak very deeply, no? Yeah. Czy masz jakieś jeszcze inne pytanie, bo to wydaje mi się, że omówiliśmy dogłębnie. Because it's a different kind of art in Hinduism, or maybe in
in the different topic, because you can find some devotional things like Vaishnava's things or Shiva's things, or you can paint also some kind of vision of universe, colors, chakras, like that. Yoga, you also yoga topics. What are you practicing from these two kinds? Tak, mam takie pytanie, bo jakby w hinduizmie, czy może namalować rzeczy związane z tym panteonem wiszniuckim, szibaickim, czy też takim związanym z jogą, typu czakry, jakieś wyobrażenie jakiejś energii, barw i tym podobne rzeczy. Jaki rodzaj malarstwa ty uprawiasz? Yes, you are right actually, and tak, masz rację. The art was used in many levels. Sztuka jest używana na wielu poziomach w hinduizmie. Some of them is like a yantras. Niektóre te sztuki, to malarstwo to są yantry. Yes, which also form of God. To są formą Bogu lub Bogin. Yes, and other is like devotional art. Niektóre to jest taka sztuka oddania, czy sztuka bhakti. Which one possess like explanation of lila, which is które play. Które ilustrują różnego rodzaju game. Lila, czy zabawy boskości. Yeah, that is mostly comes from reading books on mesmerizing. One pojawiają się z czytania książek albo z pamiętania pewnych rzeczy. Pastimes of Rama or Krishna. Another one is iconic art. Niektóre to są takie malarstwo ikoniczne, which used for temples, które używane jest w świątyniach, where the center worshipped the altar. Tam te dzieła sztuki są umieszczone na ołtarzach i są czczone. Is a paint. I tam często znajdują się obrazy. Yeah, so I did these both. Wykonuję te wszystkie rodzaje. I'm not so much in yantras actually. No, czy być może yantry nie są moim ulubionym, moją ulubioną częścią. This two is lila. Ta część lila, czyli zabaw absolutu. And the second is iconic art. Czyli malarstwo ikoniczne. I ta druga część, czyli malarstwo ikoniczne. And I did also some art about different schools of yoga. Także maluję czasami obrazy związane z różnymi szkołami jogi, na przykład z systemami szaivańskimi. Yeah, like Ganesha and Shiva Parvati. Shiva i Parvati. Yes, or some yogic art about chakras. Albo sztukę jogiczną związaną z czakrami. Yeah, or Durga, Mother of the Universe. Matką Wszechświata. So I tried these levels also. Próbuję również, because it was very interesting to discover. To interesujące, żeby to odkryć. Yeah. Sometimes also, you know, I did also landscapes. A czasami robię również pejzaże. Not so much actually in landscapes, but some when I was in mountains. Czasami jak jestem w górach, w Himalajach. Or when I see Indian Ocean. Albo widzę Ocean Indyjski. Yes, so I did that also. Również wykonuję ten rodzaj malarstwa. Because it is sometimes used like the backdrop of the altars also. Yes. Czasami to jest używane jako takie tło w świątyniach, przed którymi stoją bóstwa. Seven or eight paintings I also did that malowałem was siedem albo osiem kilka takich obrazów. With view of Holy Hill Govardhan. Także trochę wizjami świętego wzgórza Govardhana. Or view of Yamuna. Albo wizerunkami Yamuny. That also very nice to decorate house or temple when the deity is standing and behind the deity. Także to jest też fajne, kiedy można udekorować dom czy świątynię i przed takim obrazem postawić bóstwo. Yes. And one more question, because I lost before this question about the meaning of symbols of spiritual Hindu art, because every color, maybe shape, maybe move of hands have some meaning. Yeah. And this we know, this you need to know like artists, and we need to know this also like viewers of this, and what is about this part. Ale jeszcze jedna rzecz przychodzi mi, tak, bo zapomniałem wcześniej zapytać się, bo każde malarstwo, czy to duchowe, indyjskie, posiada pewną symbolikę, pewne znaczenie, i tą symbolikę powinieneś jako malarz znać, i my również jako odbiorcy tej sztuki również powinniśmy wiedzieć, co oznaczają pewne gesty, kształty, czy kolory, elementy twarzy czy ubioru. Yes, in Vedic books and in tantric books, which is also książkach, w tantrycznych książkach, yes, part of Hinduism, które są częścią hinduizmu. There is explanations about tam jest wyjaśnione o bóstwach.
mudras. Yes. I o mudrach, czyli różnych, różnych kształtach, różnych, różnych układach palców, rąk. Yeah. Which is also presented in yoga. Co również jest używane w jodze. And those mantras, mudras, they have their own language. One mają swój własny język. And the person who knows these mudras, how to read them. I ten, kto wie, can, co one oznaczają, they, jak je czytać, jak je odczytywać. They can explain and they can see from the pictures. Może zobaczyć z obrazu. Yes. What is about? What energy is? Jaka energia? This is also in the dance in India. Yes. To także jest. Te mudry są również używane w czasie w tańcu indyjskim. Yes. So and then all these deities, they holding actually the different type of blessings, different type of udostępniają różne rodzaje błogosławieństw. Yes, like Jnana Mudra, the teacher and the disciple. There's many these types of explanation and artists. Better if artists know this. I don't know all of the mudras. Lepiej, żeby artysta znał to wszystko. Ja nie znam ich wszystkich. But like you say, explanation about Vishnu, yes. So he's holding in his hand chakra, chakra. But how he's holding, it's also ale mudra. W jaki sposób on trzyma tą czakrę, to też jest mudra i to ma znaczenie. And the blessing this way or down this way, it also has pokazywane ręką wzniesioną w górę albo w dół. His own meanings, you know. To ma wszystko swoje znaczenie. Like one foot. If one foot is down already. Jeśli jedna noga jest na ziemi, to też to that means the deity ready to help. Że bóstwo jest gotowe pomóc. Or it's protective deity. Albo deity jest takie bóstwo w nastroju dającym ochronę. Yeah. And each of these like lotus flowers and wszystkie te rzeczy typu like karty lotosu. Sadashiva has many weapons also. Sadashiva posiada wiele broni. Yeah. All this is some types of energies. Także to są pewne rodzaje energii. Energy of prosperity. Energii dobrostanu. And there is thousands of meanings. And each tysiące znaczeń. Each dhyana on that deity. Każda wiedza o danym bóstwie has an explanation. Posiada swoje wyjaśnienie. And in this explanation is written on left hand, yeah, holds this. Jest zapisane, że w lewej ręce trzyma to, a w prawej trzyma tamto, a jego twarz jest zwrócona w tą i tą stronę. Yes, his face is looking north or east. Patrzy na północ albo na wschód. All this also there, you know. Tam to wszystko się tam znajduje. This means that this is also some kind of meditation for the viewer. Yes. I to oznacza też, że to jest pewnego rodzaju takie narzędzie dla medytacji, dla tego, który później ogląda takie dzieło sztuki. Yeah, so it's a big knowledge actually. And when I finished my studies with art, kiedy skończyłem swoją naukę malarstwa, I actually was very shocked. Ja byłem tak naprawdę w dużym szoku. That time I even didn't start any of these spiritual researches. Ponieważ wtedy nie zacząłem tych swoich duchowych poszukiwań jeszcze. But I was shocked because. Ale byłem w szoku. Because Raffaello, Michelangelo. Ponieważ Michał Anioł. And many other artists. Already did everything. Ponieważ miałem wrażenie, że Michał Anioł i inni artyści już namalowali wszystko. And when I see these lots of books that time. I kiedy widziałem tą ilość książek. Thousands of paintings. Tysiące obrazów, które już zostały namalowane. I thought, what I'm gonna to paint now? Zastanawiałem się, co ja jeszcze mogę więcej namalować. And that time, after when this question arises, i wtedy, kiedy pojawiło się to pytanie po pewnym czasie, I start reading spiritual. Zacząłem czytać duchowe książki. And that opened new. I wtedy otworzył się nowy świat. New, how to say, horizons. Nowy horyzont pojawił się. Which is unlimited. Który tak naprawdę jest nieograniczony. Wow. Yeah, but this is a question about the inspiration in general in the arts. Yes. Sometimes, you know, we know that artists sometimes have a lot of inspiration. Sometimes they are suffer because the inspiration is not coming. And how you deal with this? No wiemy tak oczywiście, ponieważ no, wiemy z historii, że wielu artystów posiadało dużo inspiracji i wykonywało dużo różnych dzieł, ale też czasami ta inspiracja od nich odpływała i oni cierpieli jak z tego powodu, że nie mają tej inspiracji. Jak ty sobie radzisz z tym? You see, this is deep question actually. To jest głębokie pytanie. Because when you do art, you surrender. Kiedy malujesz, wtedy jesteś w takim stanie podporządkowania. Yes, the energy comes and energia sometimes it leaves you. Yes, przychodzi do ciebie albo cię opuszcza.
But at least when you got something, ale przynajmniej masz coś. Then you try to express i wtedy starasz się to wyrazić. Try to be there, try to be być conscious i być świadomym. Conscious, and that again comes back, you know. I wtedy ona pojawia się z powrotem. Actually, this is part of practice. I to jest część praktyki. Because generally, when you don't do nothing, you just zazwyczaj, you just stay in one sense of I am here, but stoisz w jednym miejscu, że jestem w takim stanie świadomości, że tutaj, że pojawia się tysiące thousands of ideas. Pojawia się tysiące pomysłów. Or just, you know, leave your brush and go drink rzucasz chai or something. Rzucasz, rzucasz wtedy swoje pędzle i so, idziesz napić się czegoś. So you have to keep your mind together. Także musisz utrzymywać swój umysł skoncentrowany na tym. Something like that. This is practice. Coś takiego jest to praktyka. Okay, then yes. I think that we finish now. Then thank you for this interesting interview. And how we can find you? You are Vrindavanart.com. You can see my artwork there. Yes. Okay. Dziękuję za tą rozmowę. Vrindavan Adasa możecie spotkać, znaleźć na internecie pod adresem vrindavanart.com. Tam link będzie pod filmem. Thank you very much again for this nice conversation. Dziękuję jeszcze raz za tą miłą rozmowę. To był wywiad z cyklu Nad brzegiem Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan. Do usłyszenia, zobaczenia następnym razem. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe. Jai Shri Radhe.